Aston Villa wyeliminowała Lille. Gol Matiego Casha. Martinez obronił dwie jedenastki i prowokował francuskich kibiców. Zobaczył drugą żółtą kartkę, ale nie wyleciał z boiska. AS Roma wyeliminowała AC Milan. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Konflikt w FC Barcelonie między piłkarzami po wypowiedzi Gündogana? Wojciech Szczęsny gotowy do gry. Na treningu pokazał się bez specjalnej maski. Nikola Zalewski na wylocie z AS Romy. Cristiano Ronaldo wygrał z Juventusem w sądzie. Wiemy, kto z Europy pojedzie na przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata. FC Barcelona ma wzmocnić gwiazda niemieckiego RB Lipska. Przed nami El Clasico i derby Mediolanu. Pod wczorajszym filmem ponad 5000 łap w górę, a kanał subskrybowało znowu ponad 200 nowych widzów. Nie mam pytań, pięknie dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Kochani, chyba zaczynacie szaleć trochę przed euro, co? Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, a teraz przejdźmy do ostatnich ćwierćfinałowych meczów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Na początek zobaczmy, co ciekawego działo się w ćwierćfinałach Ligi Europy. Cudów w meczu Atalanty z Liverpoolem nie było. The Reds co prawda wygrali 1-0, ale w dwóch meczu przegrali 1-3. Do półfinału awansował Bayer Leverkusen, który zremisował 1-1 z West Hamem. Aptekarze wyrównującego gola zdobyli w 89 minucie. W najciekawszym meczu AS Roma pokonała AC Milan 2-1. Od 31 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Czelika, jednak udało im się dowieść awans do końca. W ostatnim meczu Marsylia rywalizowała z Benficą. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Wygrała je ekipa Marsylii. Teraz czas na Ligę Konferencji. Awans do półfinału wywalczyła Fiorentina, która wyeliminowała Pilsno dopiero po dogrywce. W meczu Lille z Aston Villą również oglądaliśmy dogrywkę. W 87 minucie dla Devillans uratował ją Matty Cash, zdobywając gola na 1-2. W serii 11 lepsi okazali się Anglicy, którzy wygrali 4-3. Bohaterem został Emiliano Martinez, który obronił dwie jedenastki. Argentyńczyk swoimi reakcjami prowokował kibiców gospodarzy. Za jedno ze swoich zachowań zobaczył drugą żółtą kartkę. W pewnym momencie piłkarze Lille domagali się czerwonej kartki. Zapomnieli jednak, że na żółty karne kartki się zerują. Do półfinału awansowała drużyna Brugi, która pokonała PAOK 2-0. Bardzo dobry mecz zanotował Michał Skóraś, który zaliczył asystę przy drugim golu. W meczu Fenerbahce z Olympiakosem Sebastian Szymański zaliczył asystę przy jedynym trafieniu. Wynik 1-0 oznaczał dogrywkę. W niej bramki nie padły, więc potrzebne były jedenastki. W nich lepsza okazała się drużyna Olympiakosu. Czy jesteśmy właśnie świadkami konfliktu między kluczowymi piłkarzami FC Barcelony? Mam tu na myśli zgrzyt między Ilkayem Gündoganem a Ronaldem Araujo i dotyczy on niedawnego meczu z Paris Saint-Germain. Po ostatnim gwizdku Niemiec powiedział, że po czerwonej kartce Barca nie była w stanie wrócić do swojej gry. Była to szpilka wbita bezpośrednio w Araujo. O te słowa Gündogana został zapytany sam Ronald, który odpowiedział: wolę zachować dla siebie to, co myślę o wypowiedziach Gündogana. Mam zasady i wartości, których należy przestrzegać. Jak sami widzicie, atmosfera w dumie Katalonii jest daleka od idealnej. Aczkolwiek z drugiej strony pojawiają się głosy, że żadnego konfliktu nie ma. Według informacji dziennikarza Adriana Sancheza, niedawna wypowiedź Gündogana nie wzbudziła negatywnych emocji. W tej samej rozmowie piłkarz został zapytany także o kontrakt, który wygasa w połowie 2026 roku. Araujo przyznał, że jego agenci rozpoczęli rozmowy z Barsą na temat nowej umowy. Po zakończeniu sezonu mają być dogrywane konkrety. Bardzo dobre informacje dobiegają do nas z Włoch w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Przypomnijmy, reprezentant Polski w derbach Turynu złamał nos. 34-latek musiał poddać się natychmiastowej operacji. Pod znakiem zapytania stanęły jego występy w najbliższych tygodniach. Massimiliano Allegri na czwartkowej konferencji prasowej przyznał, że Polak czuje się dobrze i będzie do dyspozycji w trakcie dzisiejszego meczu z Cagliari. Na social mediach Juventusu pojawiło się nagranie, na którym Szczęsny zmierza w kierunku boiska treningowego. Polak przy okazji powiedział: buongiorno, volevate vedere te cose con la maschera? Mai, mai con la maschera. E per giorno la maschera. Dzisiaj przekonamy się na własne oczy, czy Szczęsny założy maskę na mecz z Cagliari. Jeden z reprezentantów Polski miał dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu latem. Mowa tutaj o Nikoli Zalewskim, zawodniku AS Romy. Polak w ostatnich miesiącach nie prezentuje się najlepiej. Drużyna pod wodzą nowego trenera Daniele De Rossiego wygląda dużo lepiej. Sam Zalewski jednak progresu nie zaliczył. Według informacji La Gazzetta dello Sport, Nikola dostał zgodę na szukanie nowego klubu. AS Roma oczekuje za niego ofert w okolicach 15 milionów euro. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, zatem najbliższe lato będzie ostatnią szansą, aby zarobić na jego sprzedaży.
Cristiano Ronaldo w najbliższym czasie będzie mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Stara dama po wybuchu pandemii zdecydowała się odroczyć wypłacenia części pensji piłkarzom. Klub zobowiązał się wypłacić pieniądze Ronaldo, jednak do tego ostatecznie nie doszło. Dlatego Portugalczyk poszedł z tą sprawą do sądu, domagając się zaległych 19,5 miliona euro. Jak donoszą włoskie media, Ronaldo sprawę wygrał, a Juventus będzie musiał zapłacić mu zaległe pieniądze plus odsetki. Ile CR7 dokładnie otrzyma, stoi pod znakiem zapytania. Źródła mówią o całości kwoty albo o 9,7 miliona. Jedno jest pewne, stara dama będzie musiała sięgnąć bardzo głęboko do kieszeni. Poznaliśmy już wszystkich europejskich uczestników klubowych Mistrzostw Świata. Od przyszłego roku rozgrywki te przyjmą nową formę. Będzie brało w nich udział 32 drużyny, w tym 12 ekip z Europy. Cztery z nich to zwycięzcy Ligi Mistrzów z lat 2021-2024. Reszta drużyn wybierana jest na podstawie klubowego rankingu UEFA. Dzięki wygranej Bayernu nad Arsenalem w Lidze Mistrzów poznaliśmy już wszystkich uczestników. Będą nimi Manchester City, Chelsea, Real Madryt, Atletico Madryt, Bayern, Borussia Dortmund, PSG, Inter, Juventus, Benfica, Porto oraz austriacki Salzburg. Z pewnością będzie to ciekawy turniej. FC Barcelona planuje wzmocnić linię ofensywy bardzo ciekawym piłkarzem. Działacze klubu po niedawnym niepowodzeniu w Lidze Mistrzów już planują, jak wzmocnić drużynę. Według hiszpańskich mediów na celowniku znalazł się Dani Olmo. Gerard Romero donosi, że przedstawiciele Barsy mieli spotkać się z ojcem piłkarza oraz jego agentami. Tematem rozmów miał być ewentualny transfer 25-latka. Według nieoficjalnych informacji zawodnik RB Lipsk ma mieć zapisaną w umowie klauzulę odstępnego wynoszącą 60 milionów euro. Hiszpan jest wychowankiem La Masii, więc byłby to jego powrót do klubu po wielu latach. Do sporych zmian ma dojść w rozgrywkach o Puchar Anglii. W czwartek ogłoszono porozumienie w sprawie zmian w formacie pucharu, które będą obowiązywały od sezonu 2024-25. Przede wszystkim nie będzie powtórek meczów w razie remisu. O awansie będzie decydowało jedno spotkanie. Dodatkowo mecze będą rozgrywane tylko w weekendy. Zmiany powinny ułatwić wszystkim planowanie i rozgrywanie sezonu. Sprawdźmy teraz, co ciekawego zaplanowano na najbliższy piłkarski weekend. Tradycyjnie rozpoczniemy od Anglii. Tam zostaną rozegrane półfinały FA Cup. W pierwszym Manchester City zmierzy się z Chelsea, w drugim Coventry podejmie Manchester United. Oprócz tego rozegrane zostaną mecze w ramach 34. kolejki Premier League. Ciekawie zapowiadają się starcia Wolverhampton z Arsenalem czy Fulham z Liverpoolem. We Francji zaplanowano 30. serię spotkań Ligue 1. Hitem będzie z pewnością starcie Paris Saint-Germain z Lyonem. Innym ciekawym pojedynkiem będzie rywalizacja drugiej z trzecią drużyną Ligue 1, Brestu z AS Monaco. Przenosimy się teraz do Hiszpanii, gdzie rozegrana zostanie 32. kolejka La Ligi. W niedzielny wieczór absolutny hit, El Clásico, czyli pojedynek Realu Madryt z FC Barceloną na Estadio Santiago Bernabeu. Wynik tego meczu może być kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo. Oprócz tego Girona zmierzy się z Cadizem, a Atletico Madryt z Deportivo Alaves. W Niemczech 30. kolejka Bundesligi. Interesująco będzie na Signal Iduna Park, gdzie Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen. Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Unionem Berlin, a Werder Brema podejmie VfB Stuttgart. We Włoszech rozegrana zostanie 33. kolejka Serie A. Hitowe spotkania zostaną rozegrane dopiero w poniedziałek 22 kwietnia. Najpierw AS Roma zmierzy się z Bolonią. Kilka godzin później na San Siro dojdzie do derbów Mediolanów, w których AC Milan zmierzy się z Interem. Rzućmy jeszcze okiem na PKO BP Ekstraklasę i zaplanowaną 29. kolejkę. Ciekawie będzie w Warszawie, gdzie Legia podejmie Śląsk Wrocław. Raków Częstochowa na własnym stadionie zagra z Górnikiem Zabrze. Lider Jagiellonia Białystok uda się do Lubina na mecz z Zagłębiem. Który mecz masz zamiar oglądać? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!